Marcin Masny, kłania się Państwu już bardzo blisko wieczoru sylwestrowego. To jest wieczór przedsylwestrowy, stąd ten mój szampańsko-różowy kolorek. Eksperymentujemy z muszkami i kolorystyką. To mówię my, bo nie tylko ja, ale prezes Janusz Korwin-Mikke też eksperymentuje, a do niego specjalnie teraz nawiązuję, bo wczoraj nagrałem rozmowę dla koncernu medialnego Sommer, Tomasz Sommer, czyli Najwyższy Czas. Rozmawiałem z panią Martą Bardą i tam zobaczyłem prezesa Janusza Korwin-Mikkego, że tyle czasu mija od wyborów, a on ciągle nie zebrał podpisów pod wnioskiem o rejestrację partii. Tymczasem tego samego dnia, kiedy nagrywałem wczoraj, on wieczorem w czarnej koszuli i bodajże żółtej muszce oznajmił światu, że właśnie zebrał i po nowym roku rejestruje partię. No brawo, ja składam samokrytykę, nie będę szczekał, chociaż w zasadzie jak on nie szczeka, to ja mogę. Hau, hau. Jeszcze proszę przyjąć, panie prezesie, że to było zaszczekane spod ławki. Nie umiem tego pokazać. A więc partia będzie, ale już o tym nie chcę rozmawiać, bo temat jest inny. A przecież jeszcze przed tym tematem warto wspomnieć o tym, że na Ukrainie w nie wiadomo czyim imieniu był z pierwszą swoją wizytą zagraniczną minister spraw zagranicznych Radek Sikorski. Nie wiadomo w czyim imieniu, bo jest to po pierwsze mąż swojej żony, zięć swojego teścia, były obywatel brytyjski, nie poddany, ale obywatel, bo tam jest już od kilkudziesięciu lat obywatelstwo. Prawdopodobnie członek jakiejś obediencji masońskiej, bliskiej rodzinie Rothschildów, no bo trudno, żeby było inaczej w Europie. No mamy dwa kraje rothschildowskie, ściśle rothschildowskie w Unii, Francję, poza Unią, Wielką Brytanię, bardzo wygodnie. Pytanie, czyje interesy? I co tam załatwiał, czy co nakazywał prezydentowi Zieleńskiemu i ministrowi Kulebie Sikorski w Kijowie, to jest pytanie do państwa, bo może państwo to coś już tam wiedzą na ten temat. Ja nie wiem nic. Komunikaty, notatki prasowe były wysoce niezadowalające. A niewątpliwie Sikorski pojechał tam z misją nie w polskim imieniu, tylko w imieniu swoich, jakby to powiedzieli Rosjanie, anglosaskich. Ja myślę, że nie anglosaskich, ale anglosaskich zdaniem Rosjan mocodawców. A teraz już do rzeczy, skoro o Rosjanach z kolei mowa, no to będę teraz sprawozdawał, czytając obszerne fragmenty pewnego tekstu, poglądy Rosji na przyszły rok. No nie wiem, czy poglądy całej Rosji i czy poglądy Rosji są takie bardzo ważne, ale będę czytał tekst, który w maszynowym angielskim tłumaczeniu opublikowała pewna strona anglojęzyczna. Tekst to jest artykuł Sergiusza Naryszkina, szefa jednej z trzech znanych nam agencji wywiadowczych Rosji, opublikowany w czwartym tegorocznym numerze kwartalnika, to jest 5 grudnia. Nie, przepraszam, tak. A nie, 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 grudnia, no nie wiem, bo tutaj jest niestety niedokładnie to napisane. W każdym razie czwarty, ostatni numer tegoroczny kwartalnika magazynu Razwiedcik, wydawanego przez Fundację Weteranów Wywiadu ze Zewnętrznego, czy Wnieszniej Razwiedki Rosji. Ja myślę, że to jest jakieś nowe wcielenie tego, co ja w dawnych czasach znałem jako Związek Czest i Dostoństwa. Tam te, zresztą nie tylko tam swoje fundacje mają weterani służb specjalnych, u nas mamy też parę, tak, ale właśnie u nas jest kilka takich fundacji tworzonych przez wywiad. Natomiast oni mają z kolei osobne organizacje wywiadu wojskowego, GRU, tak? No więc też mają kilka. W każdym razie ta fundacja wydaje pismo Razwiedcik i tam bardzo ciekawy tekst Naryszkin, Sergiusz Eugeniuszowicz Naryszkin napisał. Rok
przebudzenia geopolitycznego, rok 2024. Przeczytał obszerne fragmenty z małymi komentarzami, bo tekst mówi sam za siebie i mówi o tym, czego, na co liczy, no myślę, że elita rosyjska, elita państwowa. Naryszkin jest państwowym funkcjonariuszem. Ustrój Rosji jest no taki jak wielu krajów innych. Jest tam jakiś słaby car lub prezes, jak mawiał kiedyś Oleg Deripaska, chyba największy, najpotężniejszy z oligarchów rosyjskich. Rosja jest spółką, oligarchowie się tam dogadali i wywindowali niezbyt wysokiej rangi, niezbyt, prawdę mówiąc, ważnego funkcjonariusza wywiadu do roli tego prezesa spółki, ale prezes spółki jest menedżerem, nie jest właścicielem. Właścicielami są oligarchowie, tak? To są wspólnicy. Właścicielami, no przecież nie naród rosyjski, no, a on miałby być, on Putin miałby być dyrektorem wykonawczym, prawda, czy prezesem po polsku mówiąc, i nie szefem rady nadzorczej bynajmniej. Tak więc jest, albo jest słabym carem i ma tam swoich, prawda, dworzan, którzy nim rządzą, czy bojarów, którzy nim rządzą, albo jest prezesem, a i ten ustrój, trzeba pamiętać, taki jest ustrój Rosji. A zatem opinie takich ludzi jak Naryszkin, takich ludzi jak Szojgu, czy tam jeszcze innych wypowiadających się publicznie, już nie mówiąc o Miedwiediewie, funkcjonariuszy, to nie muszą być opinie tych kręgów naprawdę rządzących Rosją. No więc teraz już będę czytał. W artykule omawia się, to jest taki wstęp, toczącą się globalną walkę o władzę pomiędzy Zachodem i krajami wschodzącymi. I teraz już czytam. Globalne zawirowania wywołane zaciekłą walką pomiędzy... A, przepraszam bardzo, jeszcze coś powiem. To jest przekład, masz poprawiony przeze mnie przekład maszynowy na polski z przekładu maszynowego na angielski. Są tam oczywiste, absurdalne błędy, które starałem się poprawić. Nie znalazłem dostępu do pisma Razwiedcik po rosyjsku. Jeżeli ktoś z Państwa ma dostęp, to będę bardzo wdzięczny za wiadomość. W ogóle generalnie bym to chętnie poczytał. Ostatnio czytam to, co w sieci jest, jeżeli chodzi o takie oficjalne organy różnych służb na świecie. Bardzo ciekawe lektury, naprawdę. Nie ma tam żadnych wielkich tajemnic, a jakże ciekawie się czyta. Więc tego Razwiedczyka, jeżeli ktoś ma, wie, gdzie tego na papierze poszukać, to będę bardzo, bo w internecie nie znalazłem, to będę bardzo wdzięczny za wiadomość. Być może w ogóle tego nie ma, może to jest jakaś mistyfikacja i teraz będę czytał zmistyfikowany tekst, ale mam nadzieję, że nie, bo tu wszystko pasuje. Globalne zawirowania wywołane zaciekłą walką pomiędzy starającym się utrzymanie dominacji Zachodem, a nowymi ośrodkami władzy, domagającymi się prawa do suwerennego rozwoju, będą oczywiście w nadchodzącym roku nadal przybierać na sile. Co więcej, istnieją podstawy, aby sądzić, że dokonującemu się na naszych oczach procesowi restrukturyzacji świata będzie towarzyszyć geopolityczne przebudzenie. To jest to słowo klucz, dla którego czytam ten tekst. Geopolityczne przebudzenie coraz większej liczby krajów, narodów i całych kontynentów pragnących uwolnić się od liberalno-totalitarnego amazement. Jest po angielsku, a po rosyjsku się jakoś nie domyślam za bardzo, co to może być, zamroczenia, nie wiem. Zasadniczy, a może już egzystencjalny konflikt pomiędzy starym i nowym światem, trwający od 30 lat, począwszy od zakończenia zimnej wojny, a przechodzący w otwartą fazę wraz z rozpoczęciem specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie, a następnie w ciągu ostatniego roku, rozszerzył się geograficznie. Globalistyczna i jawnie antyhumanistyczna agenda narzucana uporczywie przez Waszyngton i jego sojuszników prowokuje do odrzucenia go rosnącą liczbę państw niezachodnich, które podzielają ideę wielobiegunowości i wyznają tradycyjną wizję świata. No, teraz są dwa komentarze ode mnie, no jednak nie Waszyngton, nie do końca Waszyngton narzucał największy projekt totalitarny w historii świata, czyli tak zwaną pandemię.
Znaczy, mówię, nie do końca Waszyngton, bo to już z Waszyngtonu było narzucane i te maile szły od jakiegoś Fauciego, prawdopodobnie, czy od szefa wojny biologicznej Stanów Zjednoczonych, przy akceptacji Trumpa, który dał się zastraszyć, chociaż demonstrował, że się nie daje. Ale jednak trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, to nie centrum, nie władza polityczna Ameryki to była autorem tego przedsięwzięcia, tylko ta tajna władza, tak? Władza głębokiego państwa powiązanego z największymi oligarchami, którzy w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie też w Europie rezydują. Druga rzecz to jest ta tradycyjna wizja, której hołdują rzekomo coraz liczne państwa świata. Oczywiście ta tradycyjność jest bardzo umowna. Trudno powiedzieć, co jest tradycją. Każdy ma swoje tradycje. Kiedy teraz się ktoś odwołuje do tradycjonalności, tak, różni tożsamość, identytaryści europejscy, tożsamościowcy, że tak zwana prawica europejska, ta bardziej znana, większa typu AfD, zwłaszcza na wschodzie Niemiec, typu Austriaccy, wolnościowcy. To ta tradycyjność jest bardzo, bardzo świeżej daty, można powiedzieć. To nie jest bardzo głęboka tradycja, to nie jest tradycja, to nie jest sięganie po wzorce cywilizacyjne sprzed nawet 100, nie mówiąc już o tym, że sprzed 200 lat. Nawet po elementy tych wzorców oni nie sięgają. Są też tożsamościowcy, tacy bardziej zwykle związani jakoś tam z Rosją bardziej. Tamci to nie są związani z Rosją, są tacy związani z Rosją bardziej. Są mniej wpływowi, mają tam swoje jakieś ośrodki intelektualne, zwłaszcza w świecie niemieckojęzycznym i oni, we francuskojęzycznym też, we włoskim, we Włoszech. I oni też mają takie pojęcie o tradycji, takie przywiązanie do tradycji, która by się raczej kojarzyła z tymi neopogańskimi czy niechrześcijańsko-konserwatywnymi ruchami wieku XX. Czasami to jest tradycjonalizm sięgający gdzieś tam po jakąś Trzecią Rzeszę, a czasem jest to tradycjonalizm sięgający po jakiegoś Maurrasa we Francji. A więc tradycjonalizm, ale czasami jest to po prostu wizja, niech będzie tak, jak było w latach 60. Wtedy było świetnie, bo było, nawiasem mówiąc, było świetnie, bo poza tym, że tam Murzyni nie biegali, tak, i Hindusi tak bardzo nie biegali po ulicach, to poza wszystkim było po prostu dobrze. To był okres, tam były różne problemy gospodarcze i finansowe w Europie i w Ameryce, no ale generalnie to był okres największej, najlepszej koniunktury, takiej do życia po prostu dla ludzi Zachodu. Więc niech to wróci. No przy okazji był to okres, kiedy jeszcze nie było właśnie masowej migracji. Już była imigracja, oczywiście była, europejska była. W Niemczech zaczynała się ta turecka, tak? Czy muzułmańska, bo również jugosłowiańska muzułmańska, to mało kto o tym pamięta. Muzułmanie z Jugosławii i z Turcji w sposób kontrolowany wówczas przyjeżdżali do Niemiec pracować, przesyłać marki swoim rodzinom. No dobrze, ale to wracamy do tekstu, to już o tej tradycji, to może innym razem poopowiadam, a może Państwo opowiedzą. A więc państwa niezachodnie, które podzielają ideę wielobiegunowości i wyznają tradycyjną wizję świata, wszystko to zwielokrotnia ryzyko niestabilności i prowadzi do nasilenia chaotycznych procesów. O tych chaotycznych procesach, że one mają być kontrolowane przez Zachód, tylko czy to się uda, o tym będzie dalej. A więc to prowadzi do tych chaotycznych procesów na arenie międzynarodowej, co wymaga od światowych przywódców dużej powściągliwości i dalekowzroczności. Wyłoniony dotychczas globalny krajobraz coraz bardziej przypomina klasyczną sytuację rewolucyjną. Klasyczną sytuację rewolucyjną, czyli rewolucję. Rewolucje czym się charakteryzują? Rewolucje w takim sensie potocznym to są gwałtowne przewroty. No to ja wolę używać słowa rewolucja w znaczeniu takim szerszym, rewolucjo, czyli obrót, w ogóle obrót, czyli także w
w pewnym sensie rewolucja ewolucyjna też jest rewolucją, tak? Ta wielka rewolucja, która mainstream rewolucji, która walcuje świat od już wielu pokoleń, to też jest rewolucja z paroksyzmami rewolucji gwałtownej. No ale ja sądzę, że Naryszkin ma na myśli przewrót właśnie gwałtowny. I tak, coraz bardziej to przypomina klasyczną rewolucję. Szczyt reprezentowany przez osłabione Stany Zjednoczone nie może już zapewnić sobie przywództwa, a baza, do której elita anglosaska zalicza wszystkie pozostałe kraje, nie chce już podporządkowywać się dyktatowi Zachodu. Aby uniknąć radykalnego załamania się całej globalnej nadbudowy, która obecnie istnieje i która przynosi korzyści wyłącznie anglosasom, ja bym tutaj polemizował. Wyżsi urzędnicy euroatlantyccy skoncentrują się na wywołaniu kontrolowanego chaosu. Od razu powiedzmy sobie, myślę, że Państwo podzielacie moją opinię, że to jest niewykonalne. O ile kontrolowana, nie udała się kontrolowana akcja totalitarna, to kontrolowany chaos to się już zupełnie nie uda. Uczeń czarnoksiężnika, jak wiemy, nie umiał opanować chaosu, który wywołał, i to jest generalnie zasadą. A więc, aby uniknąć załamania się globalnej nadbudowy, wyżsi urzędnicy funkcjonariusze euroatlantyccy zajmą się destabilizacją sytuacji w kluczowych regionach planety przez uderzenie w niektóre krnąbrne państwa przeciwko innym. Tutaj nie rozumiem, o co chodzi, no bo albo oni uderzą w krnąbrne państwo, albo skłonią jedne do uderzania na drugie. Widzieliśmy niedawno taką sytuację między Wenezuelą i Gujaną. Jak widać, prezydent Maduro postraszył bezbronną Gujanę, no i teraz mają rozmawiać. Więc nie doszło do wojny, kolejnego frontu wojennego. Nie było to na pewno wywołane przez funkcjonariuszy euroatlantyckich, tylko właśnie raczej przez ich wrogów, którzy popchnęli Maduro do straszenia Gujany, która jest pod kontrolą wielkich koncernów naftowych, zwłaszcza Exxona, ale też jakichś innych, także chińskiego jednego, żeby było śmieszniej. A więc mają być tworzone wokół tych krnąbrnych państw koalicje operacyjne i taktyczne pod kontrolą Zachodu. Jednak specyfika obecnej sytuacji polega na tym, że Waszyngton i jego satelici coraz mniej są w stanie w pełni realizować swoje niszczycielskie plany. No właśnie, po prostu kontrolowany chaos jest bardzo trudny do kontrolowania. Odpowiedzialni gracze globalni, w tym Rosja, a także Chiny, Indie i wiele innych państw, zjednoczyli się i zademonstrowali chęć zdecydowanego przeciwstawiania się zewnętrznym awanturom i samodzielnego wdrażania rozwiązywania kryzysów, jak to ma miejsce na przykład w Syrii. Co więcej, nawet najbliżsi sojusznicy USA dążą obecnie do dywersyfikacji swoich więzi w obliczu coraz bardziej widocznej niezdolności byłego hegemona do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Pod tym względem eskalacja w strefie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bezprecedensowa w XXI wieku, odstręczyła wielu zachodnich przywódców politycznych przyzwyczajonych do polegania na uprzywilejowanych stosunkach z Waszyngtonem. Odstręczyła takich. I tutaj mój komentarz. Akcja Izraela, może nie wspierana, no, ale chyba jednak wspierana obecnością floty amerykańskiej, a więc wspierana przez Amerykę, ta akcja, to jest tak zwana przesada. No, to jest ta hybris przeciwko greckim bogom, czy ta pycha z języka raczej już bardziej chrześcijańskiego. Hybris po grecku oznacza szkodę. Tak? Bohater greckiej tragedii przysparzał szkód bóstwom, no i za to się te bóstwa mściły. Tak? O to chodzi. Więc tutaj wygląda na to, że globaliści i inne nurty władzy światowej robią szkodę, no wszystko jedno, bogom, Bogu, naturze, kosmosowi, no i ten tam kosmos, załóżmy się, odwija. No, to Arystoteles
nazywał barbarzyńcami ludzi, którzy nie rozumieją, że jak się gwałci naturę, to natura się odwinie. To właśnie robią teraz, czy próbują robić władcy świata, no ale okazuje się, że przesadzili, tak samo jak przesadzili z przyspieszaniem klimatyzmu, z wiatrakami, które teraz demontują w katolicyzmie, Bergoglio przesadził z tymi błogosławieństwami dla zboczeńców, tak powiem, jak tam, się, tam tak mi się jakoś wypsnęło. Także kardynał Fernandez się wycofuje z tego. Oczywiście nie do końca się wycofuje, ale trochę się wycofuje, no, jakiś tam kroczek naprzód znowu bergolianizm postąpił, no ale jednocześnie rodząc ogromny opór, opór w kościele katolickim, dużo większy niż do tej pory. Kardynałowie wyznaczeni, mianowani przez Bergoglia, czy przez Franciszka, też, którzy przynajmniej, też stają naprzeciwko niego, stają po drugiej stronie barykady. A bardzo wielu także no, takich jego, przynajmniej może cichych współpracowników, czy też takich, którzy się nie chcieli wyróżniać, nie chcieli pyskować, no oni też po prostu już tego mają dość. Także najbliższe konklawe, jak na to zwraca uwagę Paweł Chmielewski zresztą, publicysta związany z Polonia Christiana 24, PH24, najbliższe konklawy może się okazać niekorzystne dla tych, którzy chcieli postępu, coraz większemu postępowi, czyli tej pogoni za uciekającym horyzontem postępu. Teraz pomijam fragment. Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie, można się spodziewać, że zachodni politycy w związku z obiektywną niemożliwością osiągnięcia militarnego zwycięstwa nad naszym krajem, Rosją, będą chcieli maksymalnie przedłużyć walki i przekształcić konflikt ukraiński w konflikt w drugi Afganistan, licząc na nasze stopniowe wyczerpywanie się w walce potencjałów. Wierzą, że uda im się to, podobnie jak dotychczas, osiągnąć przez zestaw środków gospodarczych i wojskowo-dyplomatycznych, w tym sankcje naruszające normy prawa międzynarodowego oraz dalsze dostawy broni i sprzętu do Kijowa. No widzimy, że tych dostaw nie ma, więc Naryszkin albo jako szef, dyrektor służby wywiadu coś wie, czego my nie wiemy, albo chyba bzdury pisze, albo się spodziewa, że może jednak będą te dostawy, chociaż nic na to naprawdę nie wskazuje. Niemniej jednak jest bardzo prawdopodobne, że tym nie mniej, zapewne było po rosyjsku, jest prawdopodobne, że zwiększone poparcie dla junty kijowskiej, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą toksyczność kwestii ukraińskiej dla jedności transatlantyckiej i całej społeczności zachodniej, że to poparcie przyspieszy upadek międzynarodowej władzy Zachodu. Sama Ukraina zamieni się w czarną dziurę pochłaniającą zasoby materialne i ludzkie. Ostatecznie Stany Zjednoczone ryzykują z prokurowaniem sobie drugiego Wietnamu. No, czyli teraz pytanie, czy to drugi Afganistan, jak pisał przedtem Naryszkin, czy raczej drugi Wietnam, a to nie jest dokładnie to samo jednak. Chociaż bardzo podobne sytuacje. Wietnamu, z którym każda nowa administracja Stanów będzie musiała się zmagać, dopóki nie znajdzie się ktoś rozsądny, mający odwagę i determinację, aby załatać dziurę. Dziura dochodzi do władzy. O, tu jakiś bardzo zły przekład, ale i tak domyślamy się, że chodzi o Trumpa. W 2024 główną przestrzenią walki o ustanowienie nowego porządku światowego pozostanie świat arabski. Tutaj najwyraźniej widać, jak upadają pretensje elit globalistycznych do roli hegemona. Pomijam. Główny powód upadku tej jednostronnej i krótkowzrocznej polityki Zachodu jest niezwykle prosty. Jest to nowe, tym razem realne przebudzenie narodów Bliskiego Wschodu. Przebudzenie właśnie w przeciwieństwie do niesławnej arabskiej wiosny, zaaranżowanej przez Waszyngton 10 lat temu. Przebudzenie to prawdziwe przebudzenie, objawia się z jednej strony dojściem do władzy w
niektórych krajach arabskich silnych i suwerennych przywódców. No ciekawe, kogo ma na myśli Naryszkin, czy ma na myśli Husi w Jemenie. Gdzie tam się jeszcze zmieniły władze w krajach arabskich ostatnio? Proszę o pomoc. A z drugiej strony szybkim wzrostem nastrojów antyamerykańskich i szerzej antyzachodnich w regionie. Świat wielobiegunowy jest już rzeczywistością, której globaliści nie będą w stanie odkręcić. To, co wczoraj wydawało się niemal niemożliwe, normalizacja stosunków Arabii Saudyjskiej z Iranem, przystąpienie ich do BRICS z Egiptem i Zjednoczonymi Emiratami, powrót Syrii do rodziny arabskiej, to są dzisiaj fakty bezsporne. Rosja z zadowoleniem przyjmuje to i tam, gdzie to możliwe, będzie nadal przyczyniać się do powodzenia tych procesów. No, tylko że to była, dodajmy, robota głównie Chińczyków. Sami Rosjanie nie byliby w stanie, nie byliby zdolni do przeprowadzenia tych akcji. Na pewno bardzo pomogli, ale tylko Chińczycy są teraz zdolni do tak wielkich akcji dyplomatycznych na świecie. Najważniejsze, to teraz pominę. Generalnie w ogóle no, to wyrażanie o Naryszkin. Ojejku, jaki wiatr. Naryszkin pisze o stanowisku funkcjonariusza, czy też pewnej elity państwowej Rosji. Już powiedziałem, że to nie musi być też wizja oligarchów jako grupy, czy poszczególnych oligarchów, ale również nie jest to, o tyle to jest jakby nie najważniejsze to, co mówi Naryszkin, że nie przedstawia opinii w tych różnych sprawach Chin, a Chiny są po prostu graczem dużo ważniejszym niż Rosja. No. Czytam dalej, również w nadchodzącym roku Afryka będzie nadal śmiało podążać drogą, która ma stać się jednym z niezależnych ośrodków, czy ona ma się stać jednym, Afryka, ośrodków władzy na arenie międzynarodowej. Kraje afrykańskie demonstrują coraz większą niezależność w polityce zagranicznej i wewnętrznej. Pomijam, Republika Środkowoafrykańska i Mali są uderzającym dowodem narastającego procesu przekształcania tożsamości geopolitycznej Afryki. I teraz dużo pomijam. Należy zauważyć, że podobne procesy rozwijają się wszędzie, także w Ameryce Łacińskiej, którą Amerykanie zawsze uważali za swoje podwórko. No już 200 lat. Tutaj także istnieje zapotrzebowanie na niezależne struktury integracyjne, nie podlegające dyktatowi anglosasów. Jedną z nich jest Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, CELAC, tak? W której, co charakterystyczne, nie oczekuje się udziału Stanów i Kanady. Teraz kilka słów o sytuacji w całym bloku euroatlantyckim. W przyszłym roku z pewnością będziemy świadkami rosnącej skali rozłamu społecznego i politycznego w USA i Europie w wielu kwestiach, od wsparcia dla Ukrainy po promocję programu LGBT. Tutaj przypomnę, że promocję LGBT od prawie 10 lat Rosja penalizuje, a ostatnio też uznała za nielegalne organizacje, które promują homoseksualizm w Rosji. Tam nie wiem, czy ktokolwiek w Dumie głosował przeciwko temu. Chociaż Duma nie przyjmuje swoich, nie uchwala ustaw z reguły jednogłośnie. Wcale nie. Większość jest wyraźna, ale nie jest to tak, że nikt nie głosuje przeciwko. Jednym ze zwiastunów tej nieuniknionej burzy była Słowacja, gdzie narodowo zorientowana partia Smer SSD Roberta Ficy na czele zwyciężyła w ostatnich wyborach pomimo ogromnej presji ze strony lewicowo-liberalnych elit zachodnich. Myślę, że w 2024 roku większość kampanii wyborczych na Zachodzie, wybory do Europarlamentu, wybory prezydenckie w USA, będzie przebiegać w atmosferze ostrej konfrontacji między globalistami z jednej strony, a zwolennikami. I tu jest bardzo ciekawe, kogo przeciwstawia Naryszkin globalistom. Przeciwstawia zwolenników realizmu w polityce zagranicznej i wartości tradycyjnych
No tak, znowu te wartości tradycyjne, które w putinowskiej Rosji są bardzo płytkie. I zaraz dojdziemy do clou, czyli do zakończenia tekstu Naryszkina, który bardzo dużo mówi o jego pojęciu o tym, co to jest tradycja i co jest tradycyjne. Tak, dobrze. Zachodni politycy będą zwyczajowo próbowali zrzucać winę na Rosję, no, za te wybory, a także Chiny i inne państwa, które mają odwagę zaoferować światu własną wizję kryzysu teraźniejszości i przyszłości. Przepraszam za to, nie ja tłumaczyłem. Alternatywy dla totalitarno-liberalnego obozu koncentracyjnego. No właśnie. Totalitarno-liberalny obóz koncentracyjny w literaturze politologicznej, w mediach, w publicystyce ostatnich, powiedzmy, 20 lat. Ten totalitarny charakter nowoczesnego liberalizmu jest bardzo wyraźnie zaznaczany i zresztą dlatego właśnie tutaj wrócę do Muszki i do Janusza Korwin-Mikkego, wolnościowcy w Polsce, za moich czasów, jak ja tam w WPR-ze byłem, wtedy właśnie ucierało się używanie słowa wolnościowiec, a nie liberał. Nie jesteśmy liberałami. Przedtem była ta konserwatywno-liberalna partia UPR. Jesteśmy konserwatywnymi liberałami, koliberałami, kolibrami. Jeszcze Stowarzyszenie Koliber powstało jako właśnie skrót od konserwatywny liberalizm. Myśmy na początku XXI wieku, czy też tysiąclecia, doszli do wniosku, że warto jednak używać innych terminów, bo ten liberalizm, który mamy naokoło, po pierwsze nie jest w ogóle liberalizmem tym klasycznym, na co zwraca uwagę właśnie Korwin, a po drugie nie jest, w związku z tym nie jest wolnościowy w ogóle. To nie jest liberalizm wolnościowy. Nie mamy ani wolnego rynku, bo jest przywilej. Nieliczni mają przywilej druku pieniędzy i to już wystarczy. Nie ma też innych wielu znamion wolnego rynku teraz. Wolny rynek skończył się naprawdę w XIX wieku, czy na początku XX, a już całkowicie 50 lat temu, 51 lat temu, kiedy Ameryka wprowadziła pieniądz całkowicie pozbawiony pokrycia w złocie. Nie ma również wolności w innych dziedzinach życia, także nie tylko pieniądz jest zaprzeczeniem wolności rynku, ale również mamy zaprzeczenia różne wolności, na przykład wolności osobistych. Przecież przeżywaliśmy to w tak zwanej pandemii, w lockdownach. Ograniczenia wolności gospodarczej są bardzo wyraźne i każdy polski przedsiębiorca może je na jednym oddechu wymienić ich bardzo wiele. A więc totalitarno-liberalny obóz koncentracyjny. Bardzo mi się to podoba. Tak jak generalnie nie Naryszkin, Naryszkin, ale termin jest bardzo, bardzo fajny. Tymczasem w przestrzeni euroazjatyckiej, czyli nie euroatlantyckiej, tylko tej ich rosyjsko-chińskiej, wyłania się zasadniczo nowa rzeczywistość, której kontury zaczęły się wyłaniać wraz z powrotem Krymu do Rosji i reintegracją Ługańskiej i Donieckiej Republiki, a także obwodów chersońskiego i Zaporoża. Myślę, że pan Naryszkin przypisuje tym wydarzeniom zbyt wielką rolę w globalnych procesach. Pomijam duży fragment o BRICS-ie, który też, jak sądzę, Naryszkin przecenia. BRICS to jest tylko klub, nic więcej, on się poszerza, ale im bardziej się poszerza, tym większe są w nim napięcia i będą coraz większe. Pominąłem dużo. Nie ma wątpliwości, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy będą w dalszym ciągu podejmować kroki mające na celu wywarcie bezpośredniego i pośredniego nacisku na nasz kraj, na Rosję, a także na wszystkich, którzy nie zgadzają się na oddanie duszy i przysięgę wierności neoliberalnym wartościom. Tutaj też nie ma jasności, czy
Neoliberalizm, czymś się różni od liberalizmu, czy to neoliberalny obóz koncentracyjny, mamy, czy liberalny. No ale tutaj nie wymagajmy od Naryszkina za wiele, zwłaszcza, że przekład może być niedokładny. W nadchodzącym roku spodziewamy się nasilenia ataków anglosaskich, aby kontynuować, pominąłem fragment bardzo długiego zdania, aby kontynuować demontaż instytucji rządowych, powstałych instytucji nierządowych, tylko instytucji zarządzania, governance, tak? Globalnego, powstałych w czasie II wojny światowej, usuwając w ten sposób ostateczne przeszkody dla odrażającego porządku opartego na regułach narzuconego przez Amerykanów. Bazowany na regułach porządek rzeczywiście jest terminem zwłaszcza ukochanym u neokonserwatystów amerykańskich. W tym miejscu pozwolę sobie jeszcze raz zacytować prezydenta Rosji, który nazwał ten porządek absurdem i próbą zastąpienia prawa międzynarodowego. Dodam ze swej strony, że w powstającym wielobiegunowym świecie ten zgniły produkt już się słabo sprzedaje, nawet wśród zachodnich polityków, którzy nie chcą bronić wąskich interesów elit anglosaskich, co i niektórych wpływowych grup. A co to za grupy? O masonerii mówi, o żydomasonerii, nie wiem, co on tam ma na myśli. Czytam dalej, co zresztą przywódcy i obywatele ogromnej większości państw na planecie od dawna uznają hipokryzję, uważają, że Zachód uprawia hipokryzję i nie wierzą już w jego piękne i fałszywe obietnice. Globalne przebudzenie jest nieodwracalne. Też tak sądzę? Przepraszam najmocniej, no, nie da się tego czasem uniknąć. Jestem przekonany, że my także musimy się w pełni obudzić z liberalnego znarkotyzowania lat 90. i wrócić do korzeni, do tych tradycyjnych korzeni. Jaka to jest ta tradycja Naryszkina? Uwaga, mamy własną ścieżkę. Rosja to wyjątkowy kraj, cywilizacja z tysiącletnią historią, której nie można zapomnieć, a tym bardziej zdradzić. Dlatego postanowiliśmy, chcąc przywrócić sprawiedliwość historyczną, wznieść na terenie siedziby służby wywiadu zewnętrznego w Jasieniewie, to jest, jak wiemy, ten wielki kompleks na południowy zachód od Moskwy, na przedmieściach Moskwy, pomnik Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego, wybitnego męża stanu i twórcy rosyjskiego wywiadu zagranicznego. Symbol determinacji, poświęcenia, nieustępliwości. Bohater, który do końca pozostał wierny idei budowy nowego i sprawiedliwego świata. I to mnie trochę przeraża, że dyrektor wywiadu czy jednej z agencji wywiadowczej Rosji uważa Dzierżyńskiego za marzyciela, który chciał budować sprawiedliwy świat. Wiemy, a w Polsce ta świadomość jest szczególnie mocna, że ten nasz niestety rodak nie chciał budować sprawiedliwego świata, tylko podążył, próbował budować utopię komunistyczną. Utopii się nie da zbudować, więc jej nie zbudował. No ale Dzierżyński pozostał symbolem w okresie stalinizmu również. Stalinizm to już nie był bolszewizm, tak? No ale była to potworna, totalitarna dyktatura, do której niestety obecne elity rosyjskie, właśnie funkcjonariusze, pytanie czy oligarchowie też, nie wiem, ale nawiązują i uważają to za bardzo istotną część historii i tradycji rosyjskiej. Tutaj do tej tradycji bym chętnie jednak nie wracał i mam nadzieję, poprawionych w przyszłości relacjach z Rosją, to będzie tak zwana sprawa trudna. Pamiętamy, że w okresie resetu po katastrofie, czy też zamachu pod Smoleńskiem powstała komisja do spraw trudnych polsko-rosyjska, która miała się takimi właśnie sprawami zajmować. Sukcesu tam żadnego nie było i tego sukcesu nie będzie. Ale na szczęście, na przykład handel między społeczeństwami, narodami, państwami można prowadzić, nie dogadując się nawet troszeczkę. W takich sprawach. To są rzeczy zupełnie odrębne.
Na tym kończę, bo minęło 40 minut. Proszę Państwa, kciuki, subskrypcje i przede wszystkim o 5 zł plus 50 groszy narzutu inflacyjnego na kawę bezkofeinową Buy Me a Coffee. Życzę Państwu szampańskiej, różowej, no, różowego szampana, krótko mówiąc, w noc sylwestrową. Ja sam będę raczej świętował razem z tymi pieskami, co się chowają pod fotel, bo ja nie jestem takim pieskiem jak piesek Korwina. Ja raczej wolę spać w nocy. No i życząc Państwu szczęśliwego nowego roku i przełomowego nowego roku 2024. Żegnam się z Państwem już, jak sądzę, do nowego roku.